Witajcie na kanale Życie Pełne Książek. I właśnie przyszło do mnie pudełko od Magica Suitcase. Od razu zapewne to słychać. No, tak od tygodnia choruję, chociaż przyznam się, że to tak jak teraz jestem, to w porównaniu z tym, co wcześniej było, to mały pikuś. Jest to. Mam tutaj, jakby była chrypa mocniejsza, to sobie popiję. No, ale na przykład z tym, co 2 dni wcześniej było, to naprawdę, to bym nie mogła mówić. Może i mogłabym zaczekać jeszcze kilka dni, ale przyznam się, że jestem zbyt ciekawa, co w tym pudełku jest, zwłaszcza gdy tak zamknęła oczy i trochę pomaczała wnętrze, to jeszcze tym bardziej się zaciekawiłam. Ja jeszcze czekam na 3. No, patrząc to, co się dzieje za oknem, to jeśli chodzi o jedno pudełko, to już zdecydowanie nie ta pora roku. No, pierwszy raz takie opóźnienie, ale to zawsze od Magica Suitcase docierały. Może nie z takim opóźnieniem jak to będzie, zwłaszcza w przypadku jednego pudełka, ale zawsze docierały, to więc jestem spokojna, że zaraz te 3 w sumie mogę zdradzić, że za. No dobra, te 3 pudełka to wkrótce będą, więc zapewne. No i tak spokojnie będę dalej zamawiać, bo to zbyt lubię, tylko muszę, będę musiała chwilowo przystopować. A to, co przyszło, to jest z tej serii mitologicznej. Akurat to jest mitologia grecka i rzymska. Ja widziałam, że kiedyś to, jeśli chodzi o grecką mitologię i rzymską, było. To jest druga edycja tego. Ale jak widziałam tamten filmik, to były tam ciekawe rzeczy i to po prostu jak zobaczyłam, to uznałam, że sobie zamówię tego boksa, bo skoro tamten mnie zaciekawi, to jestem ciekawa, co w tym przyszło. Więc zaczynajmy. No dobra. Lista na koniec. No. A. Ha, no mówię. No dobra, pierwsza. Dobra, tutaj. Ja sądziłam, że to jakieś zioła. Wiesz, jakieś będą kwiatki, a to jest, no. To chyba jest palma wielkanocna, tylko w formie roślinnej, ale że czebulki, oj, roślin, to dobrze wyczuła, no mówię, trochę małe, chyba opóźnienie, bo to już było, no dobra, ale to przyznam się, że nie spodziewałam się tego, że to będą takie właśnie osuszone kłosza, zboże. A na pewno, jeśli chodzi o palmy, to na pewno się nie spodziewałam, że właśnie, że będzie w formie tutaj takich cebul. No to raczej u nas to nie jest spotykana forma cebulowa palmy. Dobra, zaczyna się. No, mamy. O, jest. Świecza Mars i jest składniki. Nie ma składników ta świecza, więc. Na pewno co mi się wyławia, to jakieś wiśnie. Ale żeby to jakiś aromat owocowy, to nie.
trochę mocniejszy, ale na pewno takie, że mi się wyjawia wiśnie, nie ta węższa, tak. Tylko ten nie węższy, a z tych słodszych, z tych takich do gumy, tylko inna. No, mamy kolejne. Zobaczymy. Oj, świecza. Oj. Co to Diana? Tak, trochę. Zaraz zobaczymy. No może mieć coś z ziołami. Owoce leśne, tak mi się skojarzyło. Trochę takie owoce leśne, to można powiedzieć, że trochę jest podobna do marsza. Oj! A nie. Zobaczmy, to nie... Co to? Poseidon i to jest... Olejek do brody. To będę musiała komuś oddać, bo ja przecież brody nie mam. No dobra, ale to się niedawno pojawiło. A. U Mangi Crush Suitcase. Już, no. No dobra. Trochę nietrafione, bo ja... Dobra, mamy... Mamy herbatę. Przyjemny zapach. A sam biała herbata, miłożąb, nagietek, truskawka, malina. I to faktycznie czuć tę malinę, truskawkę, ale to nie jest z tych takich słodkich. Dobra, weźmy tą papierologię. Dwa kruki. Wiadomo. Są świecze, muszą być zapałki. Z drewna kolumna. No tak, wiadomo. Akuratki. Nie pamiętam, jaki to może być typ. O. No dobra, też to mnie że ciekawiło. Co to jest? Ale popalona skóra? No to taki... Coś na skórzanej, po szyi. No mamy trójząb. Mam nadzieję, że będzie widać. Jak nie, to... Na zdjęciu to na pewno na Instagramie pokażę wnętrze. Nawet co to niespodzianka. I oczywiście książka. No, 368 stron. To tak, to jest tak. Ziarno granatu, mitologia według kobiet. I patrząc na opis, to jest spojrzenie na mitologię, tylko że oczami postaci kobiecych. To ciekawe. No dobra, to wszystko. Co by tu powiedzieć? No przyjemny. Dobra, przyznam się, że to nie wiem dlaczego, ale po poprzedniej edycji sądziłam, że będzie trochę więcej szaleństwa. Na pewno... Z tym... Ale jedno, bo to się nie spodziewałam. No w sumie raczej jest...
Ze względu, że jestem kobietą, teraz to będę kombinowanie, komu to dać. Wiem, że to tak może być przypadkowo. No chyba już kapuję, o co chodzi. A, nawet, dobra, zacznijmy. Książka jest pyszna herbata. Mamy, to przyznam się, że jestem ciekawa. Pachnąca ekologiczna świecza. W sumie w spisie też mamy pod, jako ostatnie, też ekologiczna świecza. No to mamy dwie. Mamy dwie świecze. Oba są na dobrym poziomie. Ale naprawdę, ten marsz to mi się podoba. A, zakładka. No dużo mam zakładek, to tak zbytnio się nie nadają. Skórzana scena mitologiczna. To jest to. To jest to. No fajne, to tego się nie spodziewałam. No niestety słaba z mitologii jestem, to nie sądzę. Warkocz czosnku, bo śródziemnomorska kuchnia bez niego się nie obędzie. Aha. No, czyli kapuje, to jest. Dobra, to niespodzianka. Tutaj to można powiedzieć, że pewne szaleństwo, bo to. Czyli rozumiem. Po prostu to jest dany czosnek, tylko w wersji niestandardowej. Czyli ten czosnek jest do wykorzystania. A że wiadomo, to patrząc na naszą kulturę, to wiadomo, to pierwsze, co się skojarzy, patrząc na tę dekorację, to palma wielkanocna. No w każdym razie mi. Palma wielkanocna. Olejek do włosów. Ja chyba już skapuję, o co chodzi. Bo faktycznie tam wypuściła olej, taką serię. Olejek do brody i olejek do włosów. I chyba po prostu nie chcący się jej pomieszało. I nastąpiła po prostu mała pomyłka. Ale to tak pierwszy raz tak się zdarzyło. Więc ja zazwyczaj to właściwie nie zawodziła, a jak czegoś brakowało, to dodoszyła, a to więc ja sama pamiętam, pracowałam i przez rok w makiecie i pamiętam, że to też ludziom się zdarzają pomyłki i ja pod koniec to liczyłam, czy odpowiednia ilość, czy dobrą rzecz włoży, a tak zdarzało mi się mylić. I pamiętam, pod koniec to ja już za przeproszeniem chorę dostawałam, jak miałam kolejną paczkę sprawdzić. No mówię, to. Ale tak to. No dobra, to. Dobra, podsumowując, to co mi się tu podoba? Na pewno jestem ciekawa tej książki. Chyba najniżej to będzie właśnie co ten olejek do brody trzeba będzie wykombinować. Co z tym zrobić? No świeczki to wtedy, czyli nie. Super, to. To ja tam mam mnóstwo świeczek. Bo tam, gdzie mam miejsce ze świeczkami, to jeszcze część świeczek niedawno, w tym niedawno, zwłaszcza zakupionych na warszawskich targach fantastyki, to mam w obszernym pudełku, bo już mam tyle świeczek, że się nie mieści. A? Ale to nie znaczy, że stoję. Próbuję je wypalić, zwłaszcza od Magica Suitcase. Chociaż przyznam się, że dużo mam od Magica Suitcase, ale mam takie trzy,
które szkoda mi je wypalać, ja chyba będę po prostu prosić, żeby zrobiła to, włożyła to na stałą ofertę, te trzy. Co zakładka to takie średnio? No, na pewno ciekawa, tylko że po prostu ja już mam tyle zakładek, że to tak. Na pewno zaskoczenie to co z tą sceną mitologiczną. No niestety nie rozpoznaję, ale to naprawdę ciekawy pomysł, ale na pewno to. Ale na pewno największe zaskoczenie i chyba na pewno to tak trudno mi jej dopasować co najbardziej, co najmniej, bo to na pewno to muszę zaskoczenie to z tą myślę, że szkulą, a przede wszystkim z tym dostarczeniem cząstków w takiej formie. W formie palmy wielkanocznej. Jak maczałam, to tak wyczuwało jakieś tam czebulki, więc sądziła, że to będą. Pamiętając, jaki pokrój był w poprzedniej edycji, to jakieś rysinki będą, ale nie spodziewałam się, że to będzie cebula. I na pewno dziękuję, że nadprogramowe krówki. No to myślę, że to tyle i do następnego razu.